Do alchemika, on coś tam... A, na tą wieżę, na tą wieżę. Partiatik! Live. O, nie siedzi na dole. A i książki kupimy zanim na bagna. A może jednak grube to będzie lepsze. On coś kupi, gówno. Ta książka już przeczytałeś. 400, te przeczytałeś. Ja pierdzielę, jak drogo. No nie, no to jest... Naprawdę popieprzone. Ornitoreptylon. Wywerny, bazyliszki, kuroliszki. To nie jest przeczytane. Kurde, brać? Luj, biorę. Stać nas. Amulet odstraszający wampiry. O. Czterysta chyba dużo jakoś nie jest, no. Zwłaszcza, że my teraz zarabiamy szybko. Jeśli chodzi o wieżę. Tak. Zebrałem nowe informacje o wieży. No mów szybko. No pójdę jeszcze do antykwariusza. Spokojnie, już opowiadam. Dwie książki. Wcześniej zbudowano dwie wieże, ale obie się zawaliły. Dopiero trzecia spełniła wymagania, bo służyła magowi za mieszkanie i pracownię. Tyle to i ja wiem. Nie masz żadnych rewelacji? Mag mieszkał w niej do czasu zniknięcia. Najpewniej już nie żyje. Próbował ożywić materię, budował gliniane golemy, które mu służyły. To by się zgadzało z legendami o stworzeniu strażnika wieży. Teraz najlepsze. Nic z tego nie pojmuję. Amulet na automata? Dowiedziałem się o 10 kamieniach węgielnych, pierwiastkach i niciach losu, z których wszystko powstało. Więc stare grimuary nie kłamały. Sefiry! Mogłem się tego domyślić. Wiedziałem, że ten kawałek ci się spodoba. Poza tym jedna z ksiąg zawiera zawiłe wskazówki, jak znaleźć te kamienie. Musimy je znaleźć. Wszystkie 10 sefir. Tak się składa, że mam już jedną. Oto ona. Hokma. Kamień mądrości. Mój największy skarb. Jak rozumiem, powinienem znaleźć 9 ja pozostałych. Ja pierdziel, to jest quest na całą grę, czy tylko na ten rozdział? Powinien znajdować się krąg starych kamiennych obelisków. Musisz odnaleźć sefiry i umieścić je w obeliskach. Ach, jesteśmy tak blisko. To będzie przełom. Obalę teorię zgrzybiałych profesorów z Oxenfurtu. Zniszczę ich, zniszczę, zmiażdżę. Tak, Joshi. Kalkstein, opanuj się. Zanim będziesz mógł niszczyć i miażdżyć. Muszę znaleźć te cholerne kamyki, a nie mam pojęcia, gdzie mogą być. W księgach informacje są dość mętne. Przepraszam, trochę mnie poniosło. Pokaż te księgi, rzucę okiem i wpiszę ci moje uwagi. Jasne. O, proszę. A on zaznaczy, gdzie to jest? Chyba ta. Ja pierdzielę, co ty chłopie? Przychodzę. Masz dla mnie szpik Alguli? Jeszcze nie, ale z Nie zwlekaj, szpik. Kurde, nie wiem, czy ja mam Algule w ogóle przeczytane. Chyba tak, bo czytaliśmy na wszystkie moby. Ty. Dobra, pójdźmy spać do wieczora. Oddamy questy, jakie są. Można chyba będzie ruszać się. Nie wiem, o której on będzie, to tak... O. Zagraj, Rukaszu. Pewnie jest dobry, jak jedyneczka jest naprawdę dobra. Fajny ten Wiedźmin. No dobra, giera. Dobra, czekajcie. Do karczmy na razie idźmy. Gdzie ta karczma w dupę była? Gdzie ta karczma była?
Grabasz Cluster 2. Co jest? Płać. Płać, krasnoludzie. Dzięki, Vernon, za 8 lat. Nie no, na takich gierkach nie ma co. Na Wukongu będzie. Najwcześniej Licznik Deadów na Wukongu i na innych tego typu gierkach. Czekajcie, to jest tu. Fajne te random eventy, powiedzmy, jak są łazimy, co jakiś czas są te cutscenki. Random event. Spoko. Powiedzmy random event. Coś jeszcze jest? Co ty piszesz? Posłaniec jest! Witaj! Słyszałem, że skupujesz biżuterię. A nawet jeśli, to co? Masz tu, dam 100 orenów za informację, kto płaci za brosze. Wynoś się, nic nie... O ja pierdziela. Wynoś się, nic nie powiem. Autozapis. Nie wziął stówy. Sztywny git? Niestety. A właśnie, i do Szani miałem iść. Chłopy się gdzieś biją. Do Szani, a Szani była... tutaj. Może do Szani najpierw, skoro jesteśmy obok. Tędy dojdziemy? Tu. Zapytać się Szani, czy wpuści nas do szpitala za darmo. Czy trzeba będzie płacić. A, ja go grupowym biję. Nie, Szani musi być w nocy w domu, nie? Gdzie by była? Co F? Ej! Witaj, Szani. Chciałam chwilę po... Jasne. Czas... i... Dzięki. Nie. Przecież jest quest nawet, żeby z nią pogadać. Ej, jakiś bug. Zasłużyłem u niej na małą przysługę. Co jest? Gówno, Geralt. Nie zasłużyłeś na nic. Do szpitala. Jak pójść tędy? Jakkolwiek są. Co? A.
Dobra, Ez. Już wykonałem zlecenie, wiesz? Co to jest? Co to jest? Cicho! Nigdy mnie nie widziałeś! Co? Nigdy mnie to nie jak widziałeś. Spadało? Idziemy za nim? Byłaby tu taka mechanika chodzenia za kimś? Haj, tędy nie dojdziemy w ogóle, tam trzeba iść tu. Do szpitala to pójdziemy w dzień, zanim na bagna się pójdzie. Tylko ja chciałem iść do tego chłopa, dać mu te brosze i do Szani, a Szani nie teraz, więc no. Do szpitala i tak miałem iść, tylko ja myślałem, że Szani mi da przepustkę jakąś, a tu gówno. Dało w ogóle to questa tym chłopom obok Talara, ale... Znaczy questa pieniądze i tyle. Co, gdzie było to? Tu. Co? O kurde. A i miałem wziąć widzowie książki przed wyruszeniem na bagna, pamiętajcie. Morbius. Tym razem zapiszę przed tym. Jest posłaniec. Co to jest? Co to za bełt? Jak oni mogą to pić? Co to w ogóle jest? To chyba wino. Wino? To nawet nie stało koło wina. Wierz mi, na alkoholach to ja się znam. Alkoholik. W takim razie co to jest? Rozcieńczone pieszczyny, które udają wino w takich spelunach. Właśnie dlatego rzadko tutaj bywam. A gdzie przesiadujesz? Myślałem, że to jedyna karczma w okolicy. Mieszkam w zimie handlowej. Foxy na YouTube jest nawet. Zamykali już wszystkie karczmy. Nie chciałbyś może trochę zarobić? Wspomniałeś, że masz dla mnie robotę. Kolejny quest. O co konkretnie chodzi? Nabrałem ochoty na porządny trunek. Wiem nawet, gdzie taki znaleźć, ale to zadanie dla kogoś z mieczem. Mamy. Potrzebujesz wojownika, żeby napić się wina? W rzeczy samej. To może się wydawać dziwne, ale wiem, gdzie znaleźć stulec. Ej, mamy jakieś stare wino. Co w tym trudnego? Wino jest w piwniczce domu, gdzie ponoć wymordowano całą rodzinę. Wieść niesie, że w środku grasują potwory. Ty, my to mamy. To cię będzie kosztować 200 orenów. Cena nie gra roli, ale staram się zachować anonimowość, więc nie znajdziesz mnie w mieście za dnia. Spotkamy się tu o północy. Nie było łatwo, ale w końcu mi się udało. Co z nagrodą? Wspaniale. Nie mam jednak pieniędzy, wszystko przepiłem. Wezmę jedną flaszkę, reszta dla ciebie. Za fatygę. Dobra. Zgoda, ale wciąż jesteś mi coś winien. Spłacisz swój dług w odpowiednim czasie. Od razu widziałem, ojciec chrzestny. Z ciebie człowiek. Ojciec chrzestny, widzowie. Wzięliśmy questa i go wykonaliśmy. XPP. Klasyczny XPP moment. Witaj. Słyszałem, że skupujesz biżuterię.
A nawet jeśli, to co? Dobra. Nie chciał pieniędzy. Napijesz się ze mną? Jasne, w towarzystwie. To może tak. Zapowiada się chudy rok. Witam cię, żony. O! Łeb masz twardy. Ja już mam dość. Szukam pracy. Wiesz, u kogo można by zarobić? Dobry z ciebie kumpel. Pracuję dla Leeuwardena. Wiesz, tego kupca z Nilfgaardu. Powinien mieć jakieś zlecenie. Aby wzięliśmy od niego zlecenie, chyba, nie? Przyjaciołom zawsze chętnie pomagam. Czyli kolejny dialog. Ja pierdzielę, tu są takie rozgałęzienia w dialogach. W sensie questach i tak dalej. Gdzie idziesz? Nie wychodź, proszę cię! Nie! Ja pierdzielę, to już jest po? Nie kupił ode mnie tego? To po co ja to noszę? A tam temu. Czego? Bywa. Oj, widzowie, widzowie. Dobra, jeszcze z... Muszę... A jeszcze miałem iść do kapitana. Ja pierdzielę. Dobra. Dwie, trzy rzeczy. Rano, szpital. Antykwariusz, kapitan. I idziemy dalej. A i ten na grobli. Ja pierdzielę, on nas odeśle do burdelu, potem z burdelu do banku, z banku do więzienia. Znowu przegrałem na tych zakładach. Chcę To co, do rana śpimy, Eloy. Nie, nie zastraszam go, pieprzyć go. Ile panienek? Nie, ale to dwa razy ta sama. Jestem wierny kurtyzanie. Dobra, i teraz tak, co jest najbliżej? Gówno, nic. Ty, może na cmentarz pójdziemy? Tam nie będzie guli albo tych alguli? Szpital może? A, ruchy w ursuchy? Widzowie, jak wam się Wiesiek podoba? Szczerze, zarąbisty jest. Gadając z karczmarzem, nie chcę na razie się rozpruwać. Jestem sztywnym gitem. Pociąć cię? Dobra, tędy. Jest szpital i teraz pytanie, ile trzeba zapłacić? Kurwa, stówę rzucę. Przejścia. Chcę wejść. W szpitalu są chorzy na... Albo czekaj, może do kapitana najpierw. Najpierw? Może da jakieś te? Jakiś weksel? Już wiem, co zrobię.
Glade. A i tak musimy do niego iść. 5 dych mu rzucić. Zobaczymy, czy się zgodzi. A i antykwariusz, jesteśmy obok, to od razu pójdę. To będą wszystkie rzeczy, co miałem zrobić. Rzadko widuję krasnoludzkich mędrców. A ja rzadko widuję wiedźminów, ale tak się nie gapię. Sprawdź, co mam na stanie, na pewno nie pożałujesz. Aha. Księga o przekrętach. Książka przeczytana. Przekrętach? Przekleństwach. Przeczytałeś. Rośliny bagienne. Rytualny, ale 400. Luj. To nie przeczytane. Kolejna w dupę o roślinach. Nie, no mnie popieprzy już. O jest, o gulach i grejwrach. Smoczy se, a petarda. Traktat o zastosowaniu nauk medycznych w sprawach kryminalnych. Nie wiem, czy to jest potrzebne, ale przeczytajmy. Magiczny sposób na zbudowanie golema. Czekaj, ale... Nie ma już o potworach? Dobra, wszystko o potworach wiemy na ten moment. 1000 wyszło. Dzięki PC za 11 lat. Witam PC-ta, witam. Dobra, to idziemy do kapitana, do szpitala i Bagniak. Bobby Bagniak. Ja pierdzielę, ile tu jest questów, człowieku. Nie wiem, czy do Talara jeszcze wejść przy okazji, niby przechodzimy obok, mogę zahaczyć. O co? Zapisałem, już nie? Wiem, co cię łączy. Ale on jest niewinny było. Umieram z ciekawości. Zwracam honor, kapitanie. Mam niezbity dowód, że to nie pan. Wreszcie jakieś rozsądne słowa w twoich ustach. Szkoda, że tak późno. No cóż. Masz tu sygnet straży miejskiej. Pokaż go strażnikom, a nie będą ci wiedzieli. O! Dzięki. Jednak się opłacało. Salamandra. Zaoszczędziliście 5 dych. Handel fistechem. Javed zwietrzył w tym dobry interes. Zresztą sam ci pana potęgę. Okej, okay, czarodziej czpun. O co? Level wbiliśmy. Założę ten sygnet. Podejdźmy do Talara jeszcze. Kto wie, może coś powie jeszcze ciekawego. Wstawaj! No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Robimy. O kurde, ile że... Dawno nie było! Jedna rozgryweczka, jedna. Trzeba się odkuć, bo jesteśmy tak małosiana już.
Piękny start, nie wejdzie już. Sześć, pięć, cztery, aż te dupy. Kurde, jedna trójeczka albo dwójka, no nie dało. Nie wiem, Johnny, o co chodzi. Ale fajne, ja zabiłem Arda, bossa. Nie wiem, czy to niedorobione, czy oni są jacyś wrażliwi na skilla. Trójkę ma, ja pierdzielę. Proszę, szóstka, szóstka, błagam. Była szóstka, była! Szmato głupia, dobra, jeszcze raz. No ze... Sześć, pięć, trzy, dwa, jeden. Ale gówno. Ale gówno. I też... A nie, ma dwie szóstki. Ale sraka! Dobra, jest. Content na godzinę, tak. Nic nie ma? Para, para. No i zostawię te dwie pary. Nice, full. Słaby full, ale jest. Trójką no nie przebije. Dobra. To na plus, ile na plus? 3,5, 200 na plus jakoś. On już nic nie ma, tak? Czekajcie, czy on ma jeszcze coś? Nie, dobra, możemy iść. Właśnie, on chce coś kupić. Jak, co Wiedźmin 2 i 3 masz system wagi w inwentory giga w kurze jak grasz, bo nie możesz zbierać dużo itemów, jest mod co ci usuwa wagę, nie, nie. Będę grał za pierwszym razem, nie używam takich rzeczy jak gram. Takie gry, wiesz. Dobra i teraz tak. Szpital. Do szpitala za darmo. Plutkara. Witaj, nieznajomy. Witaj. Słyszałam, że Rivią rządzi królowa. Mądra i silna niewiasta. Kiedyś była piękna, ale została ranna na wojnie. Teraz jej lico szpecą blizny i nie ma połowy zębów. No ta. Jesteś doskonale poinformowana. Nowoczesna kobieta musi się orientować w świecie. Niewątpliwie. Co chciałbyś wiedzieć, nieznajomy? Wiesz, że do miasta przybył Wiedźmin? Tak słyszałam. Mówią, że to sam Biały Wilk. Znany uwodziciel. Podobno na czarodziejki strasznie łaski. Z tego co wiem, nie ma też nic przeciwko kobietom, które nie władają magią. Bart Jaskier, straszny kurwiarz, twierdzi inaczej notabene. Bart Jaskier, jak sama wspomniałaś, jest kurwiarzem. Ale ze mnie spryciula. Co chciałbyś... Wiesz... Tak słyszałam. Z tego co... Bart Jaskier... Co takiego twierdzi Jaskier?
Ano, że ów wiedźmin masę miał okazji, co by z normalną kobietą się związać. Ale jak to normalną. Powiedział Jaskier, jego normalne nie ruszają. Baba dla wiedźmina musi mieć problem. Albo być jakaś nienormalna w ogóle. Bardzo ciekawe. To nie wszystko. Najlepsze jest, że z nienormalnymi też mu słabo idzie. Coś zbladłeś, dobrze się czujesz? Mam problem. Mów śmiało. Twoje tajemnice będą u mnie bezpieczne. Masz piękny uśmiech. To bardzo miłe, ale wspomniałeś, że masz problem. Nie ufasz mi? Słyszałaś coś ciekawego o ostatnich wydarzeniach w dzielnicy Nieludzi? To nie są sprawy dla uczciwej kobiety. Co? Mam problem. Mów śmiało. Masz piękny. To bardzo... Wiesz, że do mnie... Tak słyszałam. Zdaje się, że nie wiesz, o czym mówisz. Doprawdy? Masz rację, ja go znam. Nie przepuści żadnej czarodziejce. Ten wiedźmin jest zupełnie normalnym. Sugerujesz, że rozpowiadam fałszywe plotki? Chcę tylko powiedzieć, że... Ja nigdy nie kłamię. Nigdy! Geralt z Rivii. Zrozumiałeś, dziadygo? To ja. Co? O! Jak to? Oszukałeś mnie. Nienawidzę cię, żeby tak potraktować uczciwą kobietę. Zejdź mi z oczu! Co? Co chciał? Mam problem. Mów. Masz. To... Wie. Tak słyszę. Zdaj. Dobra. Masz rację. Jak go znam, nie przepuści żadnej czarodziejce, co się rusza i na drzewo nie ucieka. No właśnie. Może trochę grubiańsko, ale dobrze to ująłeś. Wróćmy do naszej rozmowy. Legia wygrała. Bywaj. Dobra, nara. Pieprzenie o niczym. Won. Bo cię zanurzuję. Już wiem, co zrobię. Bo jestem wiedźminem, więc mam do tego prawo. Przejścia nie ma. Chcę wejść do szpitala. W szpitalu są chodź. Patrz to. No i to mi się podoba, kolego. Won. Do szani. Tylko na robocie musi być. A nie ma. Jest. Ale więzień. Czekajcie, najpierw okradniemy szpital. Jeszcze jakby było z czego. Pilnują go. Spać mi się chce. Nie zbliżać się do więźnia. Co jest? Mam pierścień. Dycha. Daj spokój. Nie zbliżać. Spokojnie, chcę mu zadać kilka pytań. Nie teraz. Przyjdź w nocy, będzie mniej osób. Dobra. Ty, żeby go nie zabili. Nie no, nie zabiliby go, pilnują go przecież. Dobra. Do szani jeszcze. Ty, to znowu trzeba noc. Zara mnie popieprzy. Ołtarz. Dobra, religia. Witaj, Geralt. Szani. Wiesz, czasem tęsknię za Oxenfurtem. Podobało mi się studenckie życie, tamtejsza atmosfera. Zawsze możesz wrócić. Jestem tu potrzebna. Mało kto ma twoją odporność na choroby. Masz rację. Chciałem porozmawiać. Mów szybko, bo nie mam czasu. Ty jest.
Widzę, że kręcą się tu jacyś strażnicy. Tak, przynieśli tego biednego człowieka. Jest cały poobijany. Kto go tak poturbował? Nie wiem, strażnicy nie chcą ze mną rozmawiać, ale chcieliby, żeby szybko doszedł do zdrowia. To jakiś ważny więzień. Chciałbym mu zadać kilka pytań. Myślisz, że strażnicy mnie dopuszczą? Przyjdź wieczorem. Wtedy kręci się tu mniej ludzi, może będą bardziej rozmowni. Zwłaszcza przy kubku czegoś mocniejszego. Tak zrobię. Mów szybko, bo nie mam czasu. Mam sprawę. Naprawdę? Przyjdź do mnie do domu. A to było. Dobra, to do wieczora. I wypieprzamy. A level? Racja. Igni. Dobra. Dodajmy trochę w srebrny. A, mam jeden level ledwo. To weźmy grupowy. Najgorszy. Kurde, do wieczora miałem iść, ja pierdziele. Pani, pobłogosław ten przymelitele, matko nasza. Miej nas w swojej opiece. Ja już u niej byłem kilka razy. Trochę niepokoi mnie ta wysypka, ale zaraz coś poradzimy. Zostaw go. Mów się. Do wieczora i ten brud i na bagina. Jestem taka zmęczona. Nie mam jedzenia. Za mało mi płacą. Nie zbliżać. Masz jeszcze jedną dychę, się ciesz. Spokojnie, chcę mu zadać kilka pytań. Cicho bądź, on coś mówi. Kalkstein, on... No i po co tu przylazłeś? Więzień zemdlał, wynocha! Coś słyszę. Jakieś zamieszanie w kontroli. Cholerni bandyci, nasłał ich baranina. Gdzie? Yeah. Ty Karle pieprzony. To gówno. Uleszko, o kurde, low HP ma. Chłopina prawie wykitował, widzowie. Wszystko? Witam cię, witam. Dobra. To co, do baraniny chyba idziemy? A, jeszcze miałem przetestować, widz mówił. To aż tyle dychę wart. Co? Czekaj. To była misja dla alchemika? Jak 5 już mamy?
5? W dupę było 8. Nie wiem, kiedy ja to wykonałem, widzowie, ale git. Do baraniny. Pytanie się do Szani, też trzeba iść, czy nie? Baranina, mieszane mięso? No, właśnie o niego chodzi. On tu gdzieś miał chałupę obok tego, tu. Nie wiem, czy wejdziemy tak o. Tutaj. Muszę znaleźć sposób na tych półgłówków. Nie mogę ich zabić? O co chodzi? Już znikam. Kurwa. Zabiję cię. Wypluję ci w plagi, sukinsynu! Jestem naprawdę zły. Nie wiem, czy dobrze robię. Zobaczymy zaraz. O! Czekaj. Co? A, na dół. Wypijmy na wszelki. Pół HP mam. Nie wiem, co tam będzie. No tu w dupę nic nie było. I teraz pytanie. Baranina się obrazi. Dobra, baranina ma do gadania. Śmieć pieprzony. Idziemy do misia. Wykonany quest, tak jak trzeba, jedno z wyjść. Ty, baranina. Jesteś tu śmieciu? Czego chcę? Widziałeś kiedyś symbol salamandry? Wiele w życiu widziałem. Masz jakiś problem? Lepiej powiedz, co wiesz. Mówi ci coś imię Azar? Mam taką życiową zasadę. Zanim rozkażę kogoś zlikwidować, daję jedną darmową radę. Dla ciebie brzmi następująco. Nie próbuj mi więcej grozić. I dobrze to sobie zakarbuj. Każdy musi dbać o swój wizerunek. Mam z tobą do pogadania o salamandrze. Streszczaj się. Twoi ludzie pytanie o salamandrę reagują nerwowo. Chłopaki nie lubią tych skurwieli. Ja też za nimi nie przepadam. Jasne, a ja jestem druidem. Rzucając mi w twarz... Nie będzie problemu. Musisz być albo bardzo odważny, albo bardzo głupi. Ani jedno, ani drugie, baranino. Szkoda, że nie spytałeś moich ludzi, dlaczego tak reagują. A teraz spadaj, zanim skończy się moja cierpliwość. Z jakiego powodu kontaktowałeś się z Wiedźminem Berengarem? Co ci do tego? Był moim bratem. Przyjrzyj mi się uważnie. Czy ja wyglądam jak kurwa? Owszem.
Nikomu nie dam się obrażać w swoim domu. Twoi ludzie zaatakowali mnie w szpitalu. Popieprzyło cię? Wysłałem tam ludzi, żeby sprowadzili jednego z moich chłopaków w bezpieczne miejsce. Czemu ci nie wierzę? Nie musisz mi wierzyć, dziwolągu. Nie zależy mi na tym. Spadaj. W takim razie zaszło nieporozumienie. Szkoda twoich chłopaków. Szkoda, powiadają. Raz matka rodziła i raz się zdycha. A teraz wybacz. Muszę się zająć moimi mrocznymi interesami. Już wiem, co o tym wszystkim myśleć. No co? Jest winny! Stój! Odchędzasz się. Szmato! Nie, idę do ciebie na chatę. Zabiję cię. No uciek mi, widzowie, no. Odstrzymiać będą dymy. Czego chcesz, biały wilku? Rozgryzłem salamandrę. Chcesz posłuchać? Słucham. Pracujesz dla Azara. Masz szczęście. Trafiłeś na mój dobry dzień. Nie zabiję cię. A teraz zjeżdżaj, zanim cię wyniosą. Jeszcze cię dopadnę. Czego? Słuch. Pracuj. Masz. Jeszcze. A nie da się go bić. Luj. On to pewnie fabularnie jest na później. No nic. To co jeszcze mieliśmy? Do Szani i chyba idziemy na groble, nie? U Szani pójdziemy spać do rana. Gdzie ona dupy mieszka z nami? Zaraz mnie popieprzy. Ona się przeprowadziła. A detektyw, racja, detektyw. Miałem detektywowi powiedzieć wszystko, przecież to było śledztwo. Tak, kruk. Dokładnie o ten moment chodzi. Ty, Wiedźmin 1 to jest przygodówka. Nawet się w to gra jak przygodówkę myszką. Dobrze mówię? Słucham. Udało mi się dotrzeć do więźnia. Coś sypnął? Niewiele zdążył powiedzieć. Zaatakowali nas ludzie Baraniny. Jesteś pewien? Dziwne. Baraninie powinno zależeć na pozbyciu się salamandry, chyba że stało się coś, o czym nie wiem. Javed mógł go zastraszyć lub kupić. Musimy to sprawdzić. Wracając do więźnia, udało się coś z niego wyciągnąć? Zdążył wycharczyć jedno słowo. Kalkstein. A właśnie. To może mieć sens. Kalkstein jest ponoć utalentowanym alchemikiem. Mógłby brać udział w eksperymentach. Spotkałem go już. Nie wyglądał na przestępcę. Wiem, ale trzeba sprawdzić wszystkie tropy. Bierzmy się do roboty. Ja pierdzie. Na mieście, uruchomię kontakty. Ja ty tymczasem miłacz mnie na Kalksteina. Ile wątków. Poznać jego plany i sekrety. On mnie lubi. Śledztwo jest jak łowienie ryb. Wymaga cierpliwości. Wolę polować. To zdobądź zaufanie Kalksteina. Zrób coś dla niego. Dowiedz się, co go interesuje. Najlepiej, gdybyś się u niego zatrudnił. Możesz też porozmawiać z Baraniną, ale nie przesadź, to gwałtowny gość. Chyba przesadziłem. Przesłuchałem kapitana. A bo ja miałem mu tego. Wnioski. Moim zdaniem jest niewinny. Co jakiś czas mówić. Nie dałeś sobie zamydlić oczu? Nie martw się o mój wzrok, a nie o zdolność do dedukcji. Tak, papaj, no. To nie Vincent. No dobrze, skreślam go z listy podejrzanych, ale czynię to niechętnie. Jestem pewien, że coś przede mną ukrywa. Dobra, jest KRS, no. Zajmę się tym w wolnym czasie. Musimy się zająć pozostałymi tropami.
Co dalej ze śledztwem? Śledztwo jest jak łowie... Wolę polować. To zdobądź zaufać. Możesz też porozmawiać. Kurde, no ale... Słucham. Bywaj. Co? No ale... Ja pierdzielę w dupę. To zrobimy? Zdobyłem zaufanie. Chodź, ja uszczę. Co? Słucham. Przesłucham. W nie, moim to nie, nie no, jest muś. Ty, to jest Bóg? Czy ja muszę do Kalksztajna pogadać? O kurde! Co się stało? Salamandra. Byłem o krok od poznania tajemnicy. Mówię ci, Biały Wilku, jeden nieduży krok. Spokojnie, Raymondzie. Jesteś już bezpieczny. Nie. Jestem śledzony w dzień i w nocy. Muszę zmylić Salamandrę. Co zatem robimy? Sherlock. Ja zajmę się zmyleniem tropów. Ty przepytaj nowych podejrzanych. Kogo? Masz. Weź te notatki. Zapisałem w nich wszystkie najważniejsze tropy. Ja pierdzielę. A ty? Wątek. Co zamierzasz? Depczą mi po piętach. Muszę zniknąć. Odciągnę ich uwagę. Jak? Musisz sobie poradzić z tym śledztwem. Znajdę cię, Biały Wilku. Nie! Nie! Kupca. Tego na gro... Na gru... Na gro... Na G! Tam mam... I tak miałem tam iść. Grobli, o, na grobli. Dobra, Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!